Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Wydaje mi się, że wszyscy możemy czuć się po tym spotkaniu poznaniakami. Mówię oczywiście o spotkaniu Lech Poznań, Bodoglimt 1-0 dla Lecha. Lech przychodzi dalej, poznańska lokomotywa zajechała do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy i absolutnie uważam, że jest to wieczór świetny dla polskiego kibica i właśnie w tym dniu wszystkie oczy, czy z Krakowa, tak jak w moim przypadku, czy z Warszawy, czy z Pomorza, powinny być skierowane na Poznań, na bułgarską. Absolutnie ogromny sukces polskiej piłki. Oczywiście można się wspierać co do stylu. 3 meczu w Bodo przed tygodniem, gdzie padł bezbramkowy remis, 3 meczu przy bułgarskiej, gdzie Lech, no i jedni powiedzą minimalnie, natomiast w mojej opinii szklanka jest do połowy pełna. Wydaje mi się tak, po pierwsze Lech był dobrze zorganizowany, oczywiście szwankowały nadal te elementy, które oglądaliśmy chociażby w Bodo czy w niektórych meczach ligowych, czyli fazy przejściowe, czyli dość wolna zmiana drużyny Lecha, kiedy się broni do tego, kiedy atakuje, i Bodo to wykorzystywało. Natomiast przede wszystkim tak, wydaje mi się, że mądre zachowanie trenera, czyli zmiana Bartosza Salomona po przerwie, oczywiście pewnie kwestie zdrowotne gdzieś tam były brane pod uwagę, natomiast wydaje mi się, że stoper Lecha popełnił kilka błędów. Podobnie jak zresztą defensywa, która była momentami nerwowa i umówmy się, dużo też szczęścia po stronie Lecha, że Bodo po prostu nie wyszło na prowadzenie. Natomiast fakty są takie, że Lech imponował z przodu. Wydaje mi się, że decyzyjność skrzydłowych, czyli bardzo aktywny Baluła kontra taki powiedziałbym rozważny w ataku Skóraś, który świetnie też szachował tym tempem, bo nie zawsze to był jeździec bez głowy, tylko bardzo często piłka jak dość udoświadczonego gracza, który rozgląda się po boisku i widzi, gdzie jest przewaga i wie po prostu, kiedy przyspieszyć, a kiedy zagrać do tyłu. Oczywiście do tego dodajmy Mikaela Iszaka, strzelca jedynej bramki, piłkarza, który bardzo dużo harował, który wykonał masę czarnej roboty, który jest absolutnie man of the match tego spotkania. Zszedł Szwed z urazem, mam nadzieję, że to jest tylko jakiś problem mięśniowy i wkrótce znów go zobaczymy na murawie, bo jest oczywiście potrzebny w tym meczu 1/8. Wynotowałem, czy właściwie zauważyłem dwie sprawy. Po pierwsze, wracając do Mikaela Iszaka, piłkarz, który jest autorem bardzo istotnych trafień w lidze Europy, czy generalnie w europejskich pucharach dla Lecha, bo słuchajcie, to jest tak, bramka z Karabachem na 1-0, to spotkanie wygrane przez Kolejorza, bramka z Dinamo Batumi, czyli to jest ta druga, z tego co pamiętam, runda Ligi Konferencji Europy po spadku Lecha Poznań po 2 meczu z Azerami, następnie mamy gola z Vikingurem, gola z Dudelange, dwie bramki w meczu z Villarreal, później jest trafienie z Austrią Wiedeń, i domowe, i wyjazdowe, a także mamy bramkę w dzisiejszym spotkaniu Bodo. Także te mecze i trafienia Mikaela Iszaka po pierwsze są arcyważne, a po drugie no widać, że on w Europie czuje się fantastycznie. Druga sprawa to jest, no nie chcę powiedzieć coś, na co chcę zwrócić uwagę, ale co może być sprawą przyszłości, czyli dnia jutrzejszego, kiedy będzie losowanie, na kogo Lech Poznań może trafić. Mamy kilka drużyn, kilka naprawdę poważnych marek, z którymi może się zmierzyć Lech. Basak Szehir, Turcja, West Ham United, drużyna Łukasza Fabiańskiego, Villarreal, Nicea, AZ Alkmaar, Djurgården, Sztokholm, Sivasspor, a także Slovan Bratysława. Także naprawdę interesująco będzie wyglądało to losowanie. Jestem sam ciekaw, na kogo Lech trafi. Naprawdę gigantyczna sprawa. Ponad 30 lat czekaliśmy na awans, no wygranie Lecha Poznań w europejskich pucharach na wiosnę, także naprawdę to jest coś historycznego. Powinniśmy się cieszyć, powinniśmy być dumni z Kolejarza za to, że wygrał, za to, że momentami naprawdę grał świetnie. Wiele było niedoskonałości, natomiast suma summarum wygrywa z Bodo i przychodzi do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Dzięki, tyle z mojej strony. Lech Poznań 1, Bodoglimt 0. Zachęcam do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.